Zapytałam was niedawno na Instastory, co was zawstydza, a czujecie, że w sumie nie powinno, bo jest dość naturalne. No i jak ktoś was zawstydza? Odzew, gigantyczny odzew, który od was otrzymałam, pokazuje, jak ta sprawa jest wielka. Czytając wasze odpowiedzi, zorientowałam się, że prawie wszystkie rzeczy, o których piszecie, dotyczą nas wszystkich, tylko z różnym natężeniem i w różnym okresie naszego życia. I wiecie co? I strasznie mnie to wkurzyło. Ideą tego odcinka jest to, żeby o tych trudnych, zawstydzających rzeczach rozmawiać, bo to właśnie przełamuje tabu, to przełamuje ten lęk, to przełamuje ten wstyd. Rozmawianie, takie normalizowanie daje świadomość, daje siłę na to, żeby następnym razem zareagować, żeby może następnym razem porozmawiać, być bardziej otwartą, otwartym, albo po prostu się śmiać. Partnerem tego odcinka, żeby przełamywać właśnie to tabu i wstyd, jest marka Yorkaya, czyli polska marka ekologicznych materiałów, produktów do higieny intymnej, która działa od kilku lat i którą ja znam i uwielbiam ją od kilku lat właśnie za ideę, za jakimi stoi i za jakość produktów. Yorkaya jest super nowoczesną marką. Na przykład posiadają model subskrypcyjny, czyli możecie normalnie zamówić, co tam chcecie, ale możecie zamówić subskrypcję dowolnej paczki w dowolnych, wiecie, odstępach czasowych, na przykład co miesiąc, dwa, trzy i przychodzi wam paczuszka i, no wiecie, jakby się nie trzeba pamiętać o własnym okresie. To też jest spoko, że paczka wam przypomina, że on zaraz przyjdzie. Albo że powinien. To, co mi jara totalnie, to to, że jest to marka, która jest na maksa otwarta i inkluzywna i kieruje swoje komunikaty dla wszystkich osób menstruujących. Co nie oznacza, że są to tylko kobiety. I jak komuś tutaj zrobiłam ćwieka w głowie, to zapraszam do wywiadu Kasi Koczułap. Z Kasią Koczułap. Tak, na moim kanale. Jeszcze raz powtórzę to, jak wiele sytuacji mi opisaliście. I w wiadomościach prywatnych, i wiecie, w okienku na stories. To jak chętnie dzieliliście się tymi przykrymi rzeczami, moim zdaniem pokazuje skalę tego problemu. To, co teraz tutaj zebrałam, to są te, które się najczęściej powielały i jest ich bardzo dużo. Bardzo dużo, więc nie zwlekam i lecimy. Zawstydza was owłosienie albo niedogolone ciało, albo wystające gdzieś włoski. I tutaj głównie o tym pisały kobiety. Widzę w ogóle w social mediach, jak owłosienie na innych kobietach wzbudza emocje. Jak silne emocje wzbudza. Jest to niesamowite, bo pamiętam bardzo dobrze, jak moja mama opowiadała mi, jak silne emocje wzbudzało, kiedy ona była młoda, golenie włosów. To było takie, robisz to? O kurde, nie? A teraz jest odwrotnie, nie? Masz włosy pod pachą, a one ci tam przecież naturalnie rosną. Kojarzy się to bardzo z zapuszczeniem i brakiem higieny, co jest kompletną bzdurą, bo jest to nam po prostu wpojone do głowy, że miało niby tak być, miałoby niby być tak, że to jest zaniedbanie. No, ale to co, czyli faceci chodzą zaniedbani, to co, na głowie jesteśmy zawsze zaniedbani, bo mamy tam włosy? No, higiena to jest kwestia mycia się, a nie posiadania jakiejkolwiek ilości włosów, bo każde mogą być świeże, umyte i pachnące. No i też, wiecie, na przykład nie wyklucza używania dezodorantów posiadanie włosów pod pachami w ogóle. Ani trochę. Kiedy rodzina pyta, kiedy dziecko, kiedy ślub i wszystkie pytania tego typu. Ja jestem tego zdania, że nieważne, kto o to pyta, to nie jest to fajne, ładne i eleganckie. Zwłaszcza jeśli to są takie pytania trochę spod pierduchy, zadane na przykład w nieodpowiednim momencie. Bo to nie znaczy, że o tych rzeczach mamy nie rozmawiać, ale uważam, że są to na tyle wrażliwe rzeczy, że powinniśmy o tym rozmawiać z odpowiednimi osobami po prostu w odpowiednim czasie. Więc jeśli o kogoś się troszczycie i realnie chcecie zadać takie pytanie i czujecie, że jesteście w tak bliskim związku, że to jest okej o tym porozmawiać otwarcie, to warto poczekać po prostu na odpowiedni moment, bo wydaje mi się, że każdy z nas czasami jest jakoś tam narażony w pewnym
czasie swojego życia na pytania tego typu i one trochę zakładają zawsze takie, że zawsze jest jeszcze coś, o co można naścisnąć, czyli ma się chłopaka, no to kiedy się zaręczycie, a jak się zaręczycie, no to kiedy ślub, a jak już ślub, to kiedy dziecko, a jak jedno dziecko, to kiedy drugie, a jak drugie, to kiedy trzecie, a jak trzecie, no to już wiesz, no to... Jakieś tam, jakby zawsze jest coś, co można osądzić, zapytać w sposób taki czepliwy, wywołujący właśnie wstyd u kogoś. Don't do that. Zawstydza nas, kiedy ktoś umniejsza nam w tym, czym się zajmujemy. Czyli na przykład jesteśmy artystą, muzykiem, pielęgniarką, a nie lekarzem. Myślę, że to totalnie każdego dotyczy, bo to dotyczy dorosłych właśnie w związku z wyborem zawodu, ale młodsze dzieciaki w związku z wyborem, nie wiem, przedmiotów wiodących, danego liceum i tak dalej, i tak dalej. Jakby, że... A czemu nie piątka? Bo była tylko czwórka z plusem, nie? I jakieś takie rzeczy. To mam wrażenie, że to jest taki podobny mechanizm i jest on tak nagminny, że czasami w ogóle nawet na niego nie reagujemy. Mam wrażenie, że niektórzy to mówią i zakrywają się tym, że w ten sposób nas dopingują. Nie można w negatywny sposób dopingować. Sugerując komuś, że ten ktoś jest niewystarczający. Nie, że może lepiej. I taka troska, to jest taka troska w największym cudzysłowie, jaki po prostu istnieje. Ale to zawsze wywołuje dyskomfort, bo czujemy się, że nie spełniamy czyichś oczekiwań. To nigdy nie jest fajne. Rozmowy o seksie i zdrowiu miejsc intymnych. Shit, to jest tak duży temat. I tu was totalnie odeślę tutaj do karty z wywiadem z Kasią Koczułap. Dam też na końcu tego filmu, bo tutaj wiele rzeczy ma fajne powiązanie, a Kaśka to tabu łamie doskonale i mówi wprost o rzeczach, które nas wszystkich dotyczą. Say no more! Kasia jest depeściak, lecimy dalej. Bardzo wiele z was pisało mi o jakichś takich fizjologicznych dźwiękach naszego ciała, na przykład jak burczenie w brzuchu i kiedy to się nam zdarza przy ludziach, to wtedy czujemy się zawstydzeni. Burczenie w brzuchu to coś, na co w ogóle nie mamy wpływu i w ogóle nie jest związane z naszym głodem. Z wielu powodów jakieś tam głosy wydają nasze jelita, brzuszek, kiedy tam się trawi wszystko i tłumaczenie się z tego, nie wiem, nie powinniśmy się z tego tłumaczyć. Takie, to jest tak normalne i tak kompletnie niezależne i też jakby nie psuje, że tak powiem, atmosfery, nie powinno psuć atmosfery, to jest git. Jest git. Niech sobie burczy ten brzuszek. Z ziewaniem na przykład umówiliśmy się tak, że zasłaniamy buzię, bo jest nieładnie pokazywać to, co mamy w paszczy, ale ja nie czuję, że powinniśmy się przepraszać nawzajem albo źle się czuć z tym, że nasz organizm ma taką reakcję, bo ona też od nas nie zależy i też jakby nie wpływa na czyjeś życie. Strasznie dużo was o tym pisało i jak coś macie ochotę rozszerzyć jakikolwiek z tych tematów, o którym tutaj mówimy, to walcie w komentarzach, bo myślę, że rozwinie się tam super dyskusja. Zawstydza was to, że macie problemy ze zdrowiem psychicznym albo to, że chodzicie na terapię. A moim zdaniem chodzenie na terapię jest to odpowiedzialna czynność, która wypływa z troski o siebie i nasze najbliższe otoczenie. I to jest super. Tak jak ćwiczymy na siłowni, bo chcemy, żeby nasze ciało funkcjonowało lepiej, tak, jak idziemy do terapeuty, chcemy, żeby nasze życie i emocje funkcjonowały lepiej. Czemu tym się chwalimy? A tutaj nauczyliśmy się, że jest to wstydem, kiedy pracujemy nad poprawą relacji naszych samych ze sobą albo z innymi ludźmi. Przecież to jest super, że ktoś chce nad tym pracować. Tak moja logika działa. I chociaż ludzie próbują mnie zawstydzać z tego powodu, to ja się mocno nie daję. I wiem, że to, że mocno się nie daję w tej kwestii, bardzo was ośmiela i dużo przełamuje. I się strasznie cieszę z tego. Chciałam, żebyśmy pamiętali, że choroby psychiczne to choroby. Tak jak mamy złamaną nogę, czy chorujemy na anginę, tak możemy chorować na depresję. I w żadnym z tych trzech przypadków nie mamy bezpośredniego wpływu na to, że mamy właśnie tę chorobę. Można by było teraz snuć jakieś takie te, dobra, nie wiem, jedziesz w góry, to bierzesz na siebie to, że możesz sobie połamać nogę, masz większe prawdopodobieństwo. Ale moim zdaniem stawianie tego w taki sposób, czy że na przykład przebywanie świadome w toksycznych związkach sprawia, że u ciebie mogą się rozwinąć choroby psychiczne. Takie rzeczy nie są jakby celowe. Nikt celowo nie chce czuć się źle.
wszyscy chcemy czuć się dobrze. To jest to. Każdy chce osiągnąć swoją własną definicję szczęścia po prostu. I na pewno nie jest to związane z bólem fizycznym ani psychicznym. Dlatego ja traktuję te rzeczy na równi i chciałabym, żebyśmy tak traktowali. I uważam, że jako ludzie zrobiliśmy bardzo duży postęp w tej kwestii. Jeśli chodzi o taki awareness, o zdrowie psychiczne, to jest naprawdę, idziemy mega do przodu. I to jest super. Publiczne komentowanie wagi. O, to jest hit. Nie chciałabym, żeby to był hit. Chciałabym zrobić na ten temat cały film. Mam do tego materiały, bo wy jako moi widzowie bardzo często komentujecie mój wygląd i zawsze z zewnątrz się komuś wydaje, że wie, jaka jest prawda i łatwo ją ocenić bardzo jednoznacznie w taki sposób, który absolutnie jest nie do zauważenia. Podsumowując ten temat, i już ode mnie jakby odpychając, jakie komentowanie czyjejś wagi jest okej? Ja uważam, że żadne, bo negatywne, dobra, jakby każdy czai, dlaczego negatywne komentowanie czyjejś wagi jest złe, ale pozytywne jest też złe, bo na przykład utrwala w nas to, że tylko wtedy, kiedy jesteśmy szczupłe, szczupli, umięśnieni, tylko wtedy spełniamy czyjeś oczekiwania, wtedy jesteśmy więcej warte i warci. I to jest bardzo negatywne, bo taki komplement może na początku wydawać się, super, widać moje wyniki, ale koduje w nas, że wtedy mamy wartość i wtedy jesteśmy najlepsze i najlepsi, kiedy jesteśmy szczupli. Czujecie zawstydzenie, gdy inni wytykają wam brak kompetencji, doświadczenia, to, że jesteście za młode, za stare, za mało wykształcone, za mało obeznane w danym temacie, żeby się na jego temat wypowiadać. I oh my god, mam wrażenie, że się mega jako ludzie prześcigamy w tym, żeby to sobie wyrzucać i że to jest tak normalny sposób komunikacji, że w ogóle nawet nie reagujemy i nie zdajemy sobie sprawy, jak w sumie toksyczne to jest dla nas. I nieważne, ile macie lat, jaką macie płeć, czym się zajmujecie, na bank wielokrotnie ktoś was w takiej sytuacji postawił. Jest to straszne, bo to często też wynika z troski. Dużo będzie w tym filmie troski, z gigantycznym cudzysłowiem. Jakbyśmy mieli dostawać złotóweczkę za każdą taką troskę, wszyscy by bogaci byli, słuchajcie, w tym kraju. Bądźmy świadome, kiedy to ktoś do nas mówi, a kiedy my to robimy innym, bo tak już się utarło, że tak się, to jest taki sposób komunikowania się. Plama od okresu na ubraniach, na pościeli, kupowanie artykułów higienicznych. O! I słuchajcie, ja czułam, że bardzo jest to, jak byłam nastolatką, że bardzo mocno jest to mi wkładane do głowy, że jak mam okres, to jest coś takiego troszkę fujka, troszkę takiego sekretnego, troszkę takiego, z którego chłopaki się nabijają albo jakoś to podkreślają w sposób, który jest negatywny ogólnie. A ja z jednej strony nie mogłam się doczekać swojego pierwszego okresu, a potem strasznie żałowałam, bo nie wiedziałam, że tej krwi będzie tak dużo i że to będzie takie... Trochę mnie to przytłoczyło, jak już się zdarzyło, mimo że starałam się być jak na wtedy wyedukowana, chociaż za bardzo wielu źródeł nie było do edukowania niestety, ale interesowałam się tematem, a potem sobie zdałam sprawę, że hej, cholera, to jest naturalna sprawa, która super jak się zdarza i super jak dobrze funkcjonuje i że to jest git. I potem miałam coś takiego, Wojtek właśnie teraz się dowie tego, bo po raz pierwszy to usłyszy, że ja taki miałam test zawsze na swoich chłopaków, już tam dosyć na początku związku, właśnie dając im na przykład listę rzeczy, które mają mi kupić, to właśnie też były tam konkretna nazwa tamponów, które bym chciała, żeby mi kupili i patrzyłam, jak reagują. I super, bo większość z nich w ogóle nie reagowała. I to jest git, bo to jest normalna rzecz. Najnormalniejsza. Tak. Jak ktoś ma okres, to dobrze, że go ma, jak go ma. Wiecie, o co chodzi? Pocenie się. Czujecie się zawstydzeni, kiedy widać, że wasze ciało się poci, kiedy widać to na ubraniach. I tutaj też zwykle z tą kwestią pisały dziewczyny i jak na logikę to rozłożymy, wydaje absurdalne, że inni chcą nauczyć nas, żebyśmy wstydziły się czegoś kompletnie naturalnego, co nie ma żadnego wpływu na otoczenie i wynika z prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Grube to jest. Grube to jest ze względu na to, jak to jest naturalne. I dotyczy wszystkich. Nieważne, gdzie mieszkamy, nieważne, skąd pochodzimy, nieważne, kim jesteśmy. No, każdy się poci. Zawstydzę was, kiedy ktoś
zwraca wam uwagę na to, co jecie, ile jecie i o której godzinie jecie. U mnie to było bardzo rodzinne i musiałam to przez długi czas i ciężką pracą to wyrzucić od siebie z głowy. Mocno jest taki podbudowane taką fałszywą troską, nie? Że ohoho, że jak teraz tyle zjesz, to już do wieczora nie musisz, nie? Sugerowanie, że ja wiem lepiej, ile powinnaś zjeść, kiedy masz to robić, co lubisz i czego potrzebujesz. Nie mówimy tutaj oczywiście o relacji, kiedy ktoś kogoś uczy możliwości i zachowań właśnie takich ogólnych w świecie, jak rodzić dziecko. To też chodzi o formę. Wiecie bardzo dobrze, że wiele z tych kwestii może was nie zawstydzać w ogóle, albo zawstydzać maksymalnie, w zależności od konkretnego doboru słów i ich intonacji. I tutaj też to ma ogromne znaczenie. Umniejszanie czyimś emocjom. To ja tego bardzo dużo spotkałam, w sensie, że na mnie i dużo tego złapałam. Przez to, że jestem emocjonalna, to bardzo często otoczenie mi mówi, że te emocje są niestosowne, nawet, że są nieprawdziwe, albo, że są w ogóle jakąś bójdą, albo, że sama je sobie jakoś ubzdurałam. I to jest okrutnie krzywdzące. Bardzo ciężko jest zaufać i budować bliskie relacje z osobami, które nam takie rzeczy sugerują i myślę, że jak macie to mocno w bani, to totalnie czujecie, o czym mówię. Och, tutaj jest jeszcze to, że na przykład jesteście mega zestresowane, takie mega, bo jest w ogóle sytuacja, która normalnie bardzo stresuje. Jest coś trudnego bardzo do zrobienia, macie jakąś przeszkodę przed wami. Jesteście zestresowani, a ktoś mówi: o, nie przesadzaj, nie bój się, nie stresuj. No, jasne. To tak działa. Nie stresuj się, nie denerwuj się, złość piękności szkodzi. Często pisaliście mi o tym, że czujecie się zawstydzeni podczas przebierania się i lub gdy jesteście nadzy. I to jest tak szeroka kwestia. Tak szerokie zagadnienie, że tutaj normalnie 20 minut w ogóle prosto na tym temacie. Może być to z tak wielu powodów i może być to tak o skomplikowanym podłożu, że bardzo chętnie poczytam, jak rozwiniecie ten temat w komentarzach i tam sobie więcej na ten temat pogadamy. Zawstydza was, kiedy ktoś zwraca wam uwagę na jakieś zachowanie z przeszłości, a teraz w ogóle byście go nie powtórzyli. Kiedy ktoś tak mówi, to zakłada, że człowiek nie jest w stanie się zmieniać, ani modyfikować swojego zachowania. A taki rozwój wydaje się naturalny. Nawet jeśli ktoś go ocenia negatywnie, albo po prostu, że jest inny i dlatego tylko zły, bo kiedyś mówiłaś, robiłaś inaczej, no to bez sensu trochę. Kobieta karmiąca w miejscach publicznych i może kogoś zawstydzać, że widzi kobietę, która karmi w miejscu publicznym, ale są też kobiety, które chcą karmić, ale czują się tą sytuacją zawstydzone. To działa totalnie w dwie strony. Tak i tak mają, że są. Potrzebują pokarmu, mleka. Najczęściej jest on od mamy naturalnie tworzony. I wydaje mi się to taką naprawdę naturalną czynnością i takie już skrajne seksualizowanie każdego aspektu kobiety i jej ciała bardzo krzywdząco wpływa na tak fizjologiczne i naturalne czynności jak karmienie dzieciaków. Gdy ciało układa się w niepreferowany przez nas sposób, na przykład podczas siedzenia, ćwiczeń, seksu, żeby w jakiś sposób działać na siebie terapeutycznie i na was, w tym zepsutym przez idealny Instagram świecie, staram się też robić fotki i pokazywać ciało i skórę i w ogóle rzeczy tak kompletnie prawdziwie, jakie są. Nie udawać takiej na siłę jakby odwrotności i luzu i zobaczcie, mam taki dystans, potrafię tutaj się tak zgarbić, tu mi wtedy wystaje, tylko w taki naprawdę naturalny sposób. I bardzo to doceniacie, na przykład piszecie właśnie o tym pod filmem z testem leggingsów. Każde takie przełamanie czyjeś na naszych oczach albo nasze własne trochę obala ten wstyd i myślę, że jest super ważne, żeby też na takie rzeczy się eksponować, na przykład followując takie na przykład realistyczne typiary, ludzi, którzy pokazują ciała w naturalny sposób, a nie tylko w ten taki mega wypozowany, taki po prostu wykręcony, mocny i tak dalej, więc jest sporo takich kont i działają bardzo dobrze.
na głowę. Gdy mężczyzna, na przykład w rodzinie, zachowuje się niestosownie, przekracza nasze granice, komentuje fizyczność lub wypowiada się z podtekstem seksualnym. Często piszecie o tym, że na takie sytuacje przyzwala często otoczenie i to jest taki podwójny wstyd. Na początku, kiedy ktoś zrobi tą akcję, która was zawstydza, a drugi raz, mocniej jeszcze, jak widzicie, że inni w ogóle na to nie reagują, albo się śmieją razem z tą osobą, albo przyklaskują, albo mówią, wiesz tam, wiesz jaki jest wujek, ne? No, bleh. Wypominanie, znowu nic nie robisz, gdy chcę odpocząć. Odpoczywanie jest w ogóle tak ważną częścią naszego życia, tak ważną częścią naszego prawidłowego, aktywnego funkcjonowania, że im bardziej to rozumiem, im ja bardziej odpoczywam i widzę, że przez to lepiej pracuję, tym po prostu... Kiedyś mi się to nie mieściło w głowie, bo miałam zakodowane, że odpoczywanie to jest strata czasu. I bardzo często sama się nadal na tym łapię, to nadal jest dla mnie proces jeszcze, żeby w pełni odpoczywać i się za to nie rozliczać w ogóle. Pilnujmy siebie, nie zwracajmy tak mocno, nie jedźmy innych za to, bo to jest dobre, kurde, odpoczywanie albo wspólne odpoczywanie. Jakie to jest przyjemne i jak bardzo potem zdolni, szybcy i zwinni jesteśmy w pracowaniu wtedy, kiedy jest czas na pracowanie. Podsumowując te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówiłam, bardzo mocno wysuwa się do przodu taki wniosek, że większość wstydu, jaki czujemy, jest w kontekście innych osób, które nas widzą, które mogą nas ocenić, które nas oceniają, komentują, albo po prostu o nas coś pomyślą, a my chcemy dobrze wypaść. Chcemy być lubiani, więc tak często, kiedy dzieje się coś, co nie jest po naszej myśli, czujemy ten dyskomfort, czujemy ten lęk i wstyd. Ten wstyd bierze się z reakcji ludzi i my często też, my właśnie jesteśmy tymi osobami, które go wywołują, potęgują albo aktywują właśnie w głowach innych. I myślę, że świadome łapanie się na tym jest jakby najważniejszym wnioskiem z tego wszystkiego i najważniejszą rzeczą, żeby po prostu żyć lepiej i lżej. Nie powielajmy zachowań tylko dlatego, że są one nam robione, na nas jakby, i dlatego, że są społecznie akceptowane. Jorkaja stara się normalizować wstyd i pokazuje, że okres to naturalna część naszego życia. Dla wszystkich, a nie tylko osób z macicami. I też, że można tworzyć środki higieny tak, żeby były przyjazne ciału, ale też środowisku, tak w pełni i bez kompromisów. Opakowania papierowe nie są powleczone z żadną folią ani lakierem i można je wyrzucić do śmieci papierowych. Tampony czy wkładki składają się z bawełny GOTS, są niebielone chlorem, bez syntetycznych dodatków i bez plastiku. No ale można by pomyśleć, no dobra, tutaj niby nie ma, ale przecież to nie jest plastik. To jest polimer w 100% biodegradowalny, wytwarzany ze skrobi kukurydzianej. A owijki tamponów są zrobione z pełni biodegradowalnego materiału, czyli możecie tą owijkę wyrzucić do śmieci bio. Jeśli macie ochotę spróbować tych produktów, to mam dla was kod, minus 15% na wszystko, RLM15, kto by się domyślał, że może tak się nazywać kod z 15% obniżką akurat na moje nazwisko. Ale ogólnie rzecz biorąc, jeszcze powiem wam co do ceny. Ja jak usłyszałam po raz pierwszy o tej marce i sobie pomyślałam, dobra, super, jaram się w ogóle, wow, jak to jest wszystko przemyślane i dobre dla jakby człowieka i natury, że to będzie pewnie 2-3 razy droższe od normalnych produktów sklepowych, a nie, jakby ceny są dokładnie tak jak średnia po prostu na półce. No, co jest super. To jest ekstra. Ekstra. Ja wam życzę miłego dnia i daję wam tutaj dwa filmy, które możecie chętnie zobaczyć, bo mają pokrewne tematy. Jeden właśnie to jest wywiad z Kasią Koczułap, a tutaj też porozmawiamy o innych takich sprawach, które jakoś tam łamią tabu i poszerzają ten dialog między nami.